Dzień dobry. Trzymałem paczuszki dzisiaj. Chyba wszystko z AliExpress, nie sprawdzałem. Przez inne sklepów też. Nie przedłużajmy. Jedziemy po kolei. Żółta kopertka. Wobler będzie chyba dla kumpla. Dolara tu też sprzedawca zadeklarował. 4 kwiecień nadane. Dzisiaj jest 5 maj. Równy miesiąc. Zobaczmy. Nożyk jeszcze stary, coraz bardziej tępy. Co to jest? Co to? Takie coś to wygląda. Dobrze, może najpierw na bok. Wiesz, ja kiedyś takiego nie miałem już. Czy ja już kiedyś. Szeroka ta płetwa, nie wiem, taki chciał, taki ma, jak to się sprawdza, czas pokaże. Ups, no i tutaj jakieś bobo się stało, myślę, że to nie będzie wpływać na pływanie, nie wiem, czy to pływające, czy tonące, czy jakie, no nieistotne, jedno. Może to najpierw. Strasznie leciutka, nie mam pojęcia co tam jest, co tam jest. Reparacja 5 centów. Nadana 13 marca. Dzisiaj marzec, kwiecień, maj. 13 marzec, dobrze, tniemy, bo nie wiem czy tam w ogóle coś jest oprócz gąbki. Ciągam gąbeczkę. Nic tutaj nie ma. Tutaj coś jest w ogóle? A to te uchwyciki. To jest akurat chyba też z AliExpress. Uchwyciki na te słuchawki Bluetooth. Powołało mi się. Zamówiłem, kilka w pakiecie było. To pojedynczo nie sprzedawali, nie miałoby sensu. Dobrze jest, bo już mi troszkę przeszkadzała słuchaweczka. Gąbeczkę na śmietnik odkładamy, jedziemy następny, może ten, ta paczuszka, coś tutaj sprzedać, to słuchawki to będą, 2 dolary, powinny być to słuchaweczki Bluetooth, zobaczymy. Ops. Nóż faktycznie już do niczego się nie nadaje, a nie, to słuchawki Bluetooth przyszło, tak. Włożę to na bok. Ej, ja to nie lubię takich paprochów, bo to się tak rzuca w oczy. Telefon dogorywa. Jeszcze za słuchawka jest. Słuchaweczka. Miałem już chyba taką. Używam podobnej. Tutaj troszeczkę jakaś klej, czy nie? Łączy się w ogóle. Momencik. Jaki przyjemny głosik pani. Wyłączyło się. Taka słuchaweczka. Ja mam już taką. Ja używam też taką tanią, podobną. Ale o, to właśnie przyszło. Mi się połamało w mojej słuchaweczce. Lepiej mieć zapasowe. Na bok. Na kupeczkę. Śmieci. I ostatnie, takie cięższe. ZT260 bit. To ja nie wiem, czy to nie są przypadkiem wiertła stopniowe. Zamawiałem już takie same wiertła, tylko z innego sklepu. O. Na bok bierzemy. To są wiertła. Raz, dwa, trzy wiertła stopniowe.
Tam to było w takim metalowym opakowaniu, to jest do warsztatu to. Od 4,20, to chyba rozmiary nawet są takie same jak tamtych. Wymiarki stopniowe, każdy pewnie wie jak się je używa. Ciężkie jak to wiertło. W tym wypadku takich, to nazwę tuj, to rybeczka, można tak powiedzieć. Chodzi, chodzi. Będzie działać. Taki krótki filmik. O kilku. Jak dółka, że tak powiem. Przydatnych w domu. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam, przepraszam za ostrość, ale póki nie będę miał lepszego sprzętu, lepiej nie będzie niestety. Sypie się. Nie mam zapasowego w tej chwili, żeby wysłać go do GoRepaint, czy jak to się tam nazywa ta strona, żeby go naprawili porządnie. Na razie muszę się męczyć tak jak jest. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam.